Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie ma problemu, który stworzyli komuniści, żeby nie potrafili go rozwiązać. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn-dzyn o codziennych powiadomieniach. No teraz jest ustawa zredukowania inflacji. Tak, także kongres przyszedł i powiedział, redukujemy inflację i to jest najwspanialsza rzecz. Budżet cały zmniejszymy o 300 miliardów. To jest najwspanialsza historyczna decyzja kongresu. No jak ma to się odbyć? No ma się to odbyć w ten sposób, że kongres zdecydował, że wyda 350 miliardów dolarów, ale zwiększy podatki o 750 miliardów. Tak, nie, że wyda 450 miliardów, a zwiększy wydatki o 750 miliardów, tak? Także w zasadzie budżet będzie zredukowany o 300 miliardów przez 10 lat. No tyle, tylko że komuniści, co oni zrobili? Oni wydali półtora tryliona dolarów przez 2 lata. Także widzicie, jakie to są propozycje. No i później trzeba to wszystko rozwiązywać. Czyli można by było powiedzieć, że te 1,5 tryliona 2021-2022, no to to jest przyspieszenie, to jest w zasadzie przyspieszenie deficytu i inflacji. No banda kretynów, to jest banda oszustów, którzy w zasadzie siedzą na tych pensjach, czekają na te wszystkie głosy, które ciągle nieustannie oszukują. I teraz nazwać ustawę redukcji inflacji, redukcji inflacji, no to to jest po prostu bezczelność. To jest bezczelność, tak jakby ktoś wziął starego złoma, odpacykował, nasypał trocin do skrzyni biegów i zaczął mówić, że to jest bardzo wspaniały samochód, pomimo, że tam ma niebieski dym, leci mu z rury wydechowej, no to jest najwspanialszy interes świata. No, Biały Dom i Senat, no komuniści, demokraci. W Ameryce jest 50 stanów, także 50 stanów. Każdy stan ma 22 senatorów, także 100 senatorów, 50 senatorów było demokratów, no i tam chyba około 30 głosowało, czy nie, 17 chyba głosowało, no ale to wystarczyło, że to jest więcej niż 60, no i przegłosowali tą ustawę redukcji inflacyjnej, czy redukcji inflacji. No a wcześniej jeszcze wydali 600 miliardów na w zasadzie popychanie elektroniki, przemysłu półprzewodnikowego. Także znowu nadchodzi te 1,5 tryliona, które było wydawane przez 2 lata. No, jest po prostu nieprawdopodobne. No, tłumaczą jak w Wenezueli. Drukujmy więcej pieniędzy, to więcej ludzie będą wydawali, to inflacja będzie mniejsza. No, trzeba być kretynem, żeby mówić takie rzeczy, żeby wierzyć w te rzeczy, no i, ale trzeba być kretynem, żeby to słuchać. No, ci, co te samochody jakoś pacykują i ten samochód się rozpada za bramą, no to każdy sobie raczej zdaje sprawę, że to jest niebezpieczeństwo kupowania. No, ale żeby politycy wybierani robili taki numer, że zwiększenie 750 miliardów. No Biden to mówił, że nikt nie będzie płacił więcej podatków. Ktokolwiek zarabia ponad 400 tysięcy rocznie, to będzie płacił, ale normalna taka średni dochód na rodzinę, który jest około 55 tysięcy, no to nie będzie płacił. Teraz wszyscy będą płacili potężne podatki. Odpis od podatku jest 12 tysięcy na osobę samotną, 24 tysiące na rodzinę. No i wszystko powyżej 24 tysięcy, no to będą podatki wchodziły, no bo
No bo jednak ten budżet, no tak każdy normalnie rozumie, że budżet trzeba redukować, że budżet trzeba zbalansować, no ale jednak jak się posłucha tego, co oni i mówią w tym, że historycznie jest najważniejsze, że będzie oszczędność w budżecie, no to naprawdę te 1,7 tryliona to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak to wyborcy wezmą? No lewacy przypuszczalnie łykają, no ale ci normalni demokraci to zaczną rozliczać tych wariatów komunistycznych, którzy coś takiego robią. No 2021, no to się nazywał się ten amerykański plan Rescue, czyli ktoś, jeżeli kogoś się tam uratuje, no to okej, to jest amerykański plan ratowania, czy plan ratowania Ameryki, no to trzeba by było powiedzieć, że to w zasadzie była ustawa przyspieszenia inflacji, no bo to tak się stało. Wszystkie te komunistyczne, lewackie stany do tej pory praktycznie rzecz biorąc stany, 25 stanów kierowanych przez konserwatywnych gubernatorów, no to bezrobocie jest praktycznie takie same, jak było przed pandemią. Wszystko jest tak jak przed pandemią, budżet i tak dalej, ale wszystkie te komunistyczne, te Detroit, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Filadelfia, te wszystkie socjalistyczne, komunistyczne stany, no to bezrobocie jest nieustannie wielkie, budżet jest do tyłu, no bo oni zaczęli rozdawać pieniądze na lewo i prawo, ludzie nie chcą pracować, no a redukcja deficytu nie następuje. No, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że te 10 lat, te 750 miliardów w podatkach, no to te podatki, no to w zasadzie zaczną wpływać, czy zaczną wchodzić w 2027 roku. Czyli to jest 5 lat od dzisiaj, a te 300 miliardów, które mają być wydawane, no to już się zaczyna to robić dzisiaj. Także cały ten model, no to jest o kant dupy. Nikt nie wie, jaka będzie inflacja za 5 lat, no ale przypuszczam, że wszystko od listopada to wszystko się rozkręci od listopada przy nowym kongresie, przy Izbie Reprezentantów Republikańskich i przy Senacie Republikańskim, no to wszystko dojdzie do siebie. W 2024 roku już przyjdzie nowy prezydent, pootwiera wszystkie te sprawy olejowe. Już Ameryka się chyba nie da nigdy zaskoczyć wariatom tym środowiskowym. Ci środowiskowcy, dlaczego oni to wszystko robią? Oni wszystko to robią, że no bo w zasadzie chcą upaństwawiać. Nie ma jak upaństwowić prywatnych firm, wszystkich korporacji, no ale można je zmusić. Można je zmusić podatkami, można je zmusić przepisami. No i właśnie teraz używanie tego emergency, czyli stan zagrożenia, no to komuniści zawsze wywierają wpływ i wykorzystują. Wykorzystują to, że upaństwawianie czy przejmowanie w ręce urzędników jest coraz największe. To jest taka nowa inżynieria ekonomiczna demokratów, którzy potężną część niezależnego rynku, wolnego rynku amerykańskiego w zasadzie wciągają pod swoją kontrolę. No i to się też stało z tymi 17 republikanami, którzy dali się zrobić w bambuko, no i pozwolili demokratom, socjalistom w zasadzie robić plany pięcioletnie, robić gospodarkę socjalistyczną, robić budżetówkę jeszcze większą. No
lewactwo nieustannie wrzeszczy i piszczy o tym, że jest zagrożenie te środowiskowe, no ale oni przejmują. Oni po prostu przejmują ekonomię, przejmują gospodarkę. To jest niezła chucpa tych wszystkich polityków, że są tak, są bez skrupułów, że po prostu bez skrupułów tą starą ruinę wypacykowali, odmalowali i starają się sprzedać normalnym Amerykanom, że to jest wspaniały samochód, no ale brakuje tego piasku na pustyni. No i Amerykanie widzą to. Teraz jest cały ten cyrk z Pelosi, która poleciała na Tajwan, no, z Bidenem, który mówi, że nie powinna polecieć. No Biden dostał tam, jego syn szczególnie, dostał setki milionów dolarów. Nie wiadomo, co się będzie działo. No, jest nadzieja, że Pelosi i nie poleciała tam, żeby Chiny zajęły, żeby sprowokować Chiny, żeby zajęły Tajwan. No, ja zrobiłem parę filmików na temat tego potencjalnego najazdu, no i zawsze tam przewidywałem, czy mówiłem, że oni wejdą przed listopadem. No i teraz wszystko wskazuje na to, że Chińczycy mogą wejść przed listopadem. Mieli wejść w lutym, tak jak Putin miał zająć Ukrainę i wtedy drugim atakiem na drugim froncie Chińczycy mieli wejść. Teraz Chińczycy naprawdę się chcą zrobić coś z tym Tajwanem. No ale jakby złapali ten Tajwan, 70% produkcji półprzewodników jest właśnie na Tajwanie, dlatego kongres przepuścił tą ustawę 600 miliardów na temat tych półprzewodników. No ale to wszystko.